Nazywam się Anna Rozmianiec. Rociudze to jest mój pierwszy spektakl. Karwelek. Zostałam do niego zaproszona i bardzo się cieszę, bo atmosfera tutaj w teatrze jest niesamowita. To jest po prostu jedna wielka rodzina, począwszy od aktorów, dyrekcji, kończąc na wszystkich jakby technikach, pracowni. Naprawdę czuć tutaj niesamowitą atmosferę. Zawsze za pomocą takich przypowieści, opowieści o zwierzętach łatwiej powiedzieć i dotrzeć do dziecka, bo łatwiej sobie wyobrazić i pewnego rodzaju właśnie charaktery czy zachowania, które później możemy przełożyć na zachowania właśnie wśród ludzi, taka przypowieść zwierzęca. I wartość jest jedna, jakby myśl o tym, że to, co jest najważniejsze, to jest po prostu to, co dajemy człowiekowi drugiemu z siebie. Przyjaźń, miłość, sympatię, zrozumienie. Że rzeczy materialne jakby są na chwilę, a to, co pozostaje na zawsze w człowieku, to jest właśnie przyjaźń i miłość. I ta wartość, myślę, że aktualnie we współczesnych czasach jest bardzo ważna, żeby właśnie też pokazywać dzieciom, że nie jest istotne, ile posiadam zabawek. Nie jest istotne, że przyjdę i na podwórku poczęstuję kogoś czekoladą. Ważne jest to, że jestem w stanie dać mu swój czas na zabawę, poświęcić, jakby dać kawałek serca i mówię zrozumienia. Zupełnie co innego możemy ofiarować światu i drugiemu człowiekowi, będąc dzieckiem. Co innego możemy ofiarować, będąc dorosłym, już obarczonym pewnym doświadczeniem. To, co pada jakby w spektaklu, że nie jest istotne, znaczy jest istotne, że kogo budzi co rano, że krowa daje mleko, ale to, co ta wartość, która jest najważniejsza, którą gospodarz przekazuje wszystkim zwierzętom, to jest właśnie to, że ta przyjaźń jakby buduje te najważniejsze relacje. Czy to na podwórku gospodarskim, czy to na podwórku na każdym możliwym osiedlu szczecińskim i w całej Polsce. Gospodarz jest tutaj w roli takiego trochę arbitra, który mówi albo wchodzi w momencie, kiedy jest przekraczana pewna granica, kiedy pojawia się pewnego rodzaju jakaś niechęć czy nienawiść innych zwierząt wobec karmelka i pokazuje tym zwierzętom właśnie określoną jakąś tam dobrą drogę. Najważniejszą funkcją teatru jest to, że przychodzę i spotykam się z drugim człowiekiem. To jest relacja, którą nawiązuje aktor z widzem, ale za pomocą właśnie spotkania człowiek-człowiek.